lotów narciarskich. Na mamucie w Kulm skoczkowie powalczą o punkty Pucharu Świata i sprawdzą siły przed Mistrzostwami Świata w Vikersund. Jutro kwalifikacje. Loty na mamucie to dla większości skoczków najwspanialsze zawody w sezonie. Chcę się dobrze przygotować do mistrzostw w Vikersund, dlatego marzę o dalekich lotach. Nie mogę się już doczekać, by znów rozwinąć skrzydła. Romoren i Evensen do tej pory zawodzą w Pucharze Świata, dlatego faworytami w Kulm będą liderzy cyklu i zwycięzcy turnieju czterech skoczni. Pierwsze loty w tym roku zapowiadają się wspaniale. Dla nas, Austriaków, Kulm to szczególne miejsce. Ostatnio świetnie czuję się w powietrzu, dlatego liczę na bardzo długie loty. Ostatnie pucharowe zawody na mamucie w Planicy wygrał Kamil Stoch. Postaram się po prostu skakać tak, żeby było miło. Kwalifikacje jutro w samo południe, konkursy w sobotę i niedzielę o 14:00. Transmisje w TVP Sport i 1.